Pan Dariusz Mioduski udzielił wywiadu dziennikarzowi panu Markowi Wawrzynowskiemu. Ten wywiad pojawił się w postaci artykułu 17 listopada 2017 roku na stronie sportowefaktyvp.pl. No i artykuł jest zatytułowany Dariusz Mioduski, górnik Zabrze nie jest w stanie utrzymać obecnego składu. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Liberewo80. Powiem Wam szczerze, że ja jestem zbulwersowany tym wywiadem. Ten wywiad pojawił się kilkanaście dni temu. Także nie widziałem, aby był jakikolwiek odzew ze strony, oczywiście w artykułach medialnych, na temat słów tego pana, ponieważ czytając ten artykuł doszedłem do wniosku, że prezes, właściciel Legii Warszawa wykazuje się w tych właśnie słowach wielką butą, wielką arogancją i tak naprawdę ma za nic resztę środowiska piłkarskiego, który oczywiście nie jest środowiskiem warszawskim. Wszystko to, co jest poza Warszawą, no to jest malutkie, słabe, nie mające, że tak powiem, żadnej wartości. Tak bym to podsumował. Przeczytamy sobie poszczególne wypowiedzi pana Dariusza. Ja się do nich odniosę. Oczywiście zachęcam do dyskusji pod tym artykułem. Link, cały artykuł macie w opisie. No i tutaj mamy pan Marek, który przeprowadzał ten wywiad, stwierdza następującą rzecz. Wy mówicie o szkoleniu, szukaniu nowych piłkarzy, budowaniu drużyny na wychowankach. Górnik nic nie mówi. Górnik to robi. No generalnie cały artykuł skupia się na Górniku Zabrze, natomiast wypowiedzi pana Dariusza Mioduskiego są... No będziemy je oceniać. Także mamy już pierwsze stwierdzenie. Wy mówicie o szkoleniu i tak dalej. Górnik nic nie mówi, Górnik to robi. Bo oni nie muszą wygrywać Mistrzostwa Polski. No co to w ogóle jest, mówi Dariusz Mioduski. Bo oni nie muszą wygrywać Mistrzostwa Polski. Jak to, co to znaczy nie muszą, a Legia musi? No to jest, ja nie wiem, jakiś przejaw dyskryminacji. Dlaczego oni nie muszą? Czyli wychodzi na to, że wszystkie drużyny poza Warszawą nie muszą, natomiast Legia musi, tak? No to jest po prostu jakaś masakra. Legia musi. A chce? A zawodnicy chcą? Prowadzą w tabeli, walczą o tytuł, szach. I pan Dariusz odpowiada, no to ode mnie mat. Jak się patrzy na Beniaminków, którzy prowadzili w tabeli w ciągu ostatnich 10 lat, to najwyższe miejsce, jakie któreś z nich zajął, to było 9. Ja mam nadzieję, że Górnik będzie w pierwszej czwórce. A dlaczego nie ma być mistrzem Polski? No po prostu to jest właśnie ta buta, ten przejaw takiego, powiedzmy, takiego wywyższenia się tego gościa. Wie pan, dziś możemy mówić, że Górnik ma wyskok, ale oni nie mogą zaplanować, że co roku będą mieli w kadrze kilku nowych, młodych zawodników. No jak nie mogą zaplanować? A może właśnie planują? A może właśnie planują? To prezes Legii Warszawa zabrania im planować, żeby mieli w kadrze co roku kilku nowych zawodników? Najlepsza, jedna z najlepszych szkółek piłkarskich, drogi panie Darku, jest w Gwarku Zabrze, jeżeli wie pan w ogóle cokolwiek na ten temat. No taka jest prawda. W latach 90. cały Śląsk był zaopatrywany przez Gwarka Zabrze. Wychodzi pan z założenia, że oni nie są w stanie utrzymać tych zawodników? Pyta się dziennikarz. Oczywiście, że nie są w stanie. Jak? Pyta się pan prezes. Chyba, że miasto się zadłuży i zamiast wody do domów będzie płynęła gotówka do klubu. Czy to normalne, że jedne kluby utrzymują się z działalności, a inne są finansowane przez miasto? No sorry!
Dlaczego miasto ma się zadłużyć? Bo może piłkarze nie chcą mieć takich wysokich kontraktów, bo oni wiedzą, że Górnik ich wypromuje i nie chcą zadłużać swojego klubu. Tam są wszyscy ze Śląska w tym Górniku praktycznie. No co to w ogóle jest? To wychodzi na to, że jak jest już zawodnik super, to musi otrzymywać nie wiadomo jaką kasę, to wy w Legii daliście za nieudaczników miliony złotych kontraktów. Bo to tak naprawdę jest usprawiedliwienie własnej nieudolności. Bo pan Mioduski wychodzi na to, twierdzi, że oczywiście nie dosłownie, to wynika z kontekstu, że im lepszy gracz, tym ma lepiej zarabiać. A dlaczego? Bo może są właśnie gracze, którzy mogliby grać w takiej Legii, oby nie grali, ale zarabiają znacznie mniej, bo wiedzą, że pracą na boisku są w stanie sobie zagwarantować kontrakt lepszy w zachodnim zespole poprzez powołania do reprezentacji. To już sprawa miasta, czy organizuje igrzyska w cudzym słowiu. Tak i nie. Bo to powoduje, że prywatni właściciele nie bardzo chcą inwestować. Nie ma miasta, które miałoby długoterminowy sukces ze swoim klubem. Wszystkie mają problemy w piłce. Nie da się utrzymać równej formy. Szczególnie jeśli gra opiera się na młodych zawodnikach, którzy zarabiają niewielkie pieniądze. Dwóch, trzech odchodzi i wszystko się sypie. Myśli pan, że to już w zimie? No i to jest pewnie odniesienie do Górnika Zabrze, że będzie dwóch, trzech zawodników odejdzie ze względu na to, że się wykazują. Nie wiem, może do lata przetrwają, ale nie ma szansy, żeby ci zawodnicy nie chcieli się rozwijać, nawet przy ich całym sentymencie do klubu. No kurde bele, nie... Czyli wychodzi na to z tej wypowiedzi, że oni w Górniku nie są w stanie się rozwinąć? Czyli rozwijać się mają wszędzie, najlepiej w Legii, co będzie w dalszej wypowiedzi, tylko nie w Górniku, tak? Bo tak, bo Kurzawa, bo jeszcze jacyś inni zawodnicy, no na pewno grając w Legii jakiejś śmiesznej, na pewno by dostali szansę gry w podstawowej jedenastce i na pewno by zadebiutowali w reprezentacji Polski, no na 100%. Ja nie mogę, no po prostu ja jestem, wyobraźcie sobie, naprawdę wstrząśnięty tym artykułem, że nikt się do niego nie odnosi. Wy byście chcieli kogoś z Górnika? Czy was na nie stać? Powiem tak, powinno tak to wyglądać. Uwaga, to jest, że tak powiem, punkt kulminacyjny tego tutaj śmiesznego artykułu. Tego śmiesznego, żenującego, wykraczającego poza wszelkie, że tak powiem, ramy dobrego smaku wywiadu. Powinno tak to wyglądać, że jak piłkarz się wybije w kraju, zanim wyjedzie za granicę, powinien trochę pograć w czołowej drużynie w lidze, zbudować sobie pozycję. No sorry, no a Górnik jest jaką drużyną do jasnej ciasnej? Jaką jest drużyną Górnik Zabrze? Z dołu tabeli? No przecież rypną wam 3-0 u siebie chyba, nie zdaje się. Tak mi się wydaje, czy się mylę? To, że wygraliście 1-0 u siebie, no to nie znaczy, że jesteście od nich lepsi, bo nie jesteście. No i tutaj dziennikarz pisze, w Legii, w Lechu, może kiedyś w Górniku, ale dziś Górnik nie jest na to gotowy. Niestety, dziś jest tak, że menadżerowie pchają zawodnika za granicę, bo tam dostaną kilka groszy więcej i większość z tych chłopaków zdecydowanie sobie radzi. Czyli wychodzi na to, że pan Mioduski uważa, że oprócz Legii i Lech, że inaczej, wszystkie drużyny w kraju są to takie szkółki dla Legii i Lecha, takie szkółki piłkarskie, gdzie gdziekolwiek się jakikolwiek zawodnik wybije, to ma obowiązek trafić do Legii i do Lecha. No nigdzie indziej, no przecież inna drużyna nie jest w stanie zapewnić rozwoju żadnego zawodnika. Panie Mioduski, skończyła się era CWKS, skończyła się era, gdzie Legia wysyłała pobory do wojska i ściągała rzekomo do odbywania służby wojskowej tylko w Legii
skończyły się te czasy. Zawodnik, jeżeli ma grać, ma ochotę grać w Górniku Zabrze, a chciałbym, żeby cała drużyna została i jestem prawie w 100% pewny, że oni do końca roku zostaną, do końca tego roku zdobędą mistrzostwo kraju, bo to, co oni grają, to jest po prostu szok. Dalej czytamy. Dalej czytamy. Czy taki model szwajcarski wyjeżdżasz, jak już jesteś ukształtowanym, ale wciąż młodym zawodnikiem? Nie przymusowy, ale powszechnie stosowany. Najpierw jednak kluby muszą zrozumieć, że to jest w ich interesie. Wystarczy kilka odpowiednich zapisów w umowach. No i przede wszystkim w interesie samych zawodników. Okej. Górnik ma takiego kurzawę. Może go sprzedać do Legii za 500 tysięcy euro albo do niemieckiego średniaka typu Mainz za 800. Ale mógłby dostać 15% w kolejnym transferze i wziąć 400 tysięcy. I jak kurzawa pójdzie z Legii gdzieś za granicę, za 5 milionów. Zarobią więcej. A potem jeszcze na kolejnych transferach. Drogi panie Mioduski, ale czy kurzawa chce grać w zasranej Legii Warszawa? No myślę, że nie. Jak i większość śląskich zawodników, którzy grają w Górniku Zabrze. Nie chcą grać w Legii Warszawa, bo wam się wydaje, że wszystko sobie możecie kupić. Otóż nie. Nie możecie sobie kupić wszystkiego. Będą transfery gotówkowe? Mogą być, choć wszystko zależy od sytuacji. Szału nie ma, ale może uda się kogoś sprzedać. Perspektywiczny piłkarz, który zagrał ogony w 5 meczach w lidze, a mamy za sobą 15 kolejek. Będzie grał. Był już w takim miejscu, że trochę mi go brakuje. Niewiele zabrakło, a wygrałby Legii. Sam puchar z Astaną. Trochę to niepokojące, że taki chłopak nagle znika. Nie wiem, o kim oni tutaj mówią. Na pewno będzie dostawał więcej szans. Chyba o... Jak się ten napastnik nazywa, który wygryzł Sadiku? No nie wiem, zaraz mi się przypomni. No i teraz tak, są w Górniku zawodnicy, których widziałby pan w Legii? Mają kilku zawodników, nie można lekceważyć takiego piłkarza jak Żurkowski, to przykład, bo akurat o nim się mówi, już się go wycenia. Chłopak ma 20 lat. Czy dla niego teraz wyjazd za granicę, gdzie nigdy nie mieszkał, byłby dobrą rzeczą? No tak, na pewno wyjazd do Warszawy, gdzie siedziałby na ławie rezerwowych, na ławce rezerwowych i patrzył, jak taki Mulę gra w środku pola, czy gdziekolwiek inny zawodnik, który po prostu nic nie potrafi, no to na pewno to wyjazd do Legii byłby zapewne super perspektywą. Jednak wrócę do początku. Patrzyłem na średnią wieku piłkarzy w ostatnich meczach. Górnik 24, a gdzie zawyża to Igor Angulo? Legia 30. To jest nasz problem. I koniec wypowiedzi. Bo nie jest w stanie podać, że tak powiem, dobrych argumentów na to, że tak stara jest ta drużyna. Co z tym robicie? Musimy to zmienić. Ale to zajmie co najmniej 3 okienka. Wam to zajmie 10 okienek transferowych. Nie jesteście w stanie odmłodzić swojej kadry, ponieważ żaden młody, perspektywiczny zawodnik nie będzie chciał dojść do Legii Warszawa. Musicie kupować z zagranicy samych starych dziadów. Ostatnio też pracowaliście, a wyszło źle. To problem ściągania piłkarzy latem. Na początku sezonu. To nie jest problem ściągania piłkarzy, to jest problem, już nieraz to mówiłem, kompetencji ludzi, których macie w klubie. Nie chcę tu was obwiniać, bo sam widzę CV Pasquato. Byłem przekonany, że to zawodnik, który odpali. Ja nie wiem, no cały czas poputuje w naszej lidze pojęcie odpali zawodnik albo świeżość. No po prostu, no szok. Tak, technicznie piłkarsko jest bardzo dobry, ale też są inne rzeczy, specyfika ligi, styl gry. Rosja, jak się okazuje, jest o wiele bardziej techniczna. Sadiku, ściągnięcie zawodnika ze Szwajcarii, super strzelca, a wygrywa z nim chłopak z Puław. Takie było założenie, no na pewno, bo gdyby Sadiku niby odpalił, to na pewno byście, o, niezgoda się nazywa ten zawodnik, na pewno byście niezgodzie dali szansę. Ale takie było założenie, że długoterminowo ten chłopak z Puław będzie grał. Niezgoda ma większy talent niż Sadiku. Nie wiedzieliśmy, że odpali już teraz. No, po prostu, nie wiedzieliście, no bo nie macie takich kompetencji, żeby takiego zawodnika oceniać. Tak jak nie mieliście kompetencji, żeby wyczuć Roberta Lewandowskiego. No po prostu...
Tego nie rozumiem. Wisła ściąga Carlitosa, Górnik Angulo, a wy nie macie zawodnika, który jest w stanie strzelić 10 bramek w rundzie. Brakuje takiego piłkarza i to musimy wzmocnić. Może być też tak, że Jarek będzie się rozwijał albo Sadiku odpali, czyli oni tak naprawdę jeszcze nie wiedzą, o co chodzi, nie? Jeśli nie, trzeba będzie tę pozycję wzmocnić. Niedawno mówiliście o kryzysie Legii. Czy to już jest ten moment, że zaraz zostawicie peleton z tyłu? Takie są oczekiwania waszych kibiców? Nie wiem, czy zaraz. Nie grają jeszcze tak, jak byśmy chcieli. No chłopie, jest połowa rundy. Od strony fizycznej to nie jest to. Nie spodziewajmy się cudów. Muszą przepracować okres przygotowawczy. No tak, no bo jak się ściąga dziadów bez formy, z brzuchami, no to trzeba z nimi przepracować, no. Celem jest jednak, żeby już przed świętami być na topie. No to faktycznie, no to lekko żeście zaspali, bo ja myślałem, że taki klub, jaki wy anonsujecie w mediach, to powinien być na topie od pierwszej kolejki, a nie od 18. No ale to już zostawmy. Powiem tak, no artykuł jest straszny, natomiast wieszcze upadek Legii. Niestety, w moim vlogu mówiłem, że Angulo strzeli 20 bramek w sezonie, już ma chyba 18 po pierwszej rundzie, także strzeli tych bramek z 30 na pewno, tak wieszczę, że Legia nie będzie grała w pierwszej ósemce po zasadniczym sezonie, po 30 kolejkach wieszczę, że Legii nie będzie w pierwszej ósemce i niestety, ale ta drużyna się rozpadnie. Także zapraszam do dyskusji, zapraszam do wypowiadania się na ten temat. Dziękuję za oglądanie, było mi bardzo miło. Zapraszam oczywiście na inne moje playlisty, na inne moje filmy. Trzymajcie się, cześć!